Prognozy się potwierdziły. Za nami pierwszy zimowy dzień tej jesieni i bilans łatwy do przewidzenia. Stłuczki, ciężarówki blokujące drogi na podjazdach i kolejki tych, którzy dziś postanowili zmienić opony na zimowe. Dobra informacja jest taka, że nad ranem opady zaczną zanikać. Zimowy raport w relacji Kacpra Cecoty. W ciągu dnia na Dolnym Śląsku spadło od kilku do kilkunastu centymetrów śniegu. Mieszkańców regionu jeleniogórskiego obudził prawdziwie zimowy krajobraz. Dzieci się cieszą, że wzaw napadało, no ale dla nas utrudnienie, prawda, jak zresztą tu widać. To z kolei zdjęcia ze Świebodzic przysłane przez naszego widza na adres e-mailowy widzowie@fakty.com. Pan Maciej pokusił się nawet o porównanie fotografii tej samej ulicy zrobionych przed tygodniem i dziś. Im wyżej, tym śniegu więcej. Świeradów-Zdrój wyglądał jak w środku sezonu narciarskiego. Opady śniegu oznaczają problemy na drogach. Ślisko było na Krajowej Trójce. Trudno jeździło się też po Krajowej Trzydziestce. Na bocznych drogach, tak jak widać, chlapa, ciapa. Opony są zmienione, to można jeździć, bo już w tygodniu mąż zmienił opony na zimowe. Ci mniej zapobiegliwi oblegali dziś zakłady wulkanizacyjne. Na 5 stanowisk pracujemy non-stop, wszystkich klientów, którzy do nas dojadą, na pewno obsłużymy. Dobrze sprzedawały się też akumulatory. Również spryskiwaczy, bo niestety to do minus tam już 15 biorą ludzie. Oprócz tego płyny do chłodnic też już w dzisiejszym dniu schodzą. Kto nie zmienił opon, dziś musiał prowadzić wyjątkowo ostrożnie. Nie brakowało drobnych stłuczek. Kierowca busa już nie był w stanie kontynuować dalszej drogi. Mimo opon zimowych nie jest w stanie podjechać pod górkę. Trudne warunki także na ulicach stolicy regionu, choć we Wrocławiu śnieg szybko topniał. Przyjechałam z Legnicy, nie było problemu. Autostrada była czysta, no pada deszcz, ale to trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Drogowcy zapewniają, że na zimę są gotowi i mają odpowiednie zapasy soli i piasku. Przy nieustannie padającym śniegu nie byli jednak w stanie wszystkiego odgarnąć. Nasze samochody są w drodze. Jeżeli sytuacja będzie się zmieniać, to puścimy dodatkowy sprzęt, który mamy w tej chwili przygotowany. Na drogach będzie jeszcze bardziej ślisko pod wieczór i w nocy. Policjanci, drogowcy i służby meteorologiczne ostrzegają przed przymrozkiem. Fakty, Kacper Cecota.